Dzisiaj w Brookhaven moja zła mama kazała mi przynieść tonę lodów ekipy, jednak nie uwierzysz, co się stało później z lodami ekipy. Pamiętaj, by koniecznie stawić suba z dzwonem, łapkę w górę i dziękuję mega za 100 tysięcy subskrypcji. Napisz w komentarzu lody ekipy, a przypnę ci serce. Ale mi dobrze na tym leżaku, słuchajcie, ale dobrze, ja sobie grilla w ogóle nastawię. Mama? Wstawaj, leniu. No mamo, już spokojnie, naprawdę, już wstaję w ogóle, leżę sobie tylko to odpoczywam chwilkę, bo zaraz w ogóle idę do szkoły. Już mamo, spokojnie, czego ty ode mnie w ogóle chcesz? Co tak leżysz? No, no już mamo, wstaję, już spokojnie, naprawdę. Mamo, czemu ty jesteś taka w ogóle niemiła? Nie mogę chwili odpocząć w ogóle. Nie możesz, idź do roboty. No mamo, ale ja do szkoły idę, a nie do roboty. Naprawdę, mamo, no czemu jesteś taka niemiła? Bo wiesz co? No co, mamo, w ogóle, słuchajcie, moja mama jest tak niemiła i to tak, zobaczcie w ogóle na jej wyraz twarzy, zobaczcie. Ona jest po prostu niemiła, zobaczcie, ona ma jakieś takie dziwne, słuchajcie, oczy, w ogóle zęby ma dziwne. Nie wiem, co się, słuchajcie, z nią dzieje, ale co? Jest taka jedna sprawa. A, jaka sprawa, mamo? No co ty w ogóle jeszcze ode mnie chcesz? Idę do tej szkoły, nie bój się, idę do tej szkoły, naprawdę, nie patrz tak w ogóle na mnie. Już, słuchajcie, idę do tej szkoły, biorę zaraz plecak, w ogóle tylko książki sobie wezmę. Dobra, mam już tutaj książkę, spakuję ją sobie do tornistra. Musisz mi załatwić dla mnie tonę lodów ekipy. Mamo, ale skąd ja ci wezmę tonę lodów ekipy? Mamo, czy ty na ziemię tutaj, halo mama, ziemia do mamy, naprawdę, lody w ekipy, tonę lodów ekipy, mama, skąd ja ci załatwię w tonę lodów ekipy w ogóle? Czy to mamo oszalałaś, czy co w ogóle? Gniotę cię na kwaśne jabłko, jak nie przyniesiesz. Jeju, moje, czemu moja mama chce mnie zgnieść na kwaśne jabłko? Co tu jest naprawdę nie tak? Mamo, halo, czy tyś aż tak niemiła, słuchajcie? Zrozumiano, gnoju. No, mamo, już spokojnie, tak, tak, dobrze, dobrze, jeju, co tu się dzieje, słuchajcie? Już idę, słuchajcie, z tego domu, ja na pewno tutaj dłużej nie wytrzymam, słuchajcie, w ogóle, cześć mamo, w ogóle, do widzenia, hej. Hej, dobra, już spokojnie, w ogóle, zobaczcie, mieszkamy w takiej przyczepie, naprawdę. I moja mama to słownie oszalała, pisze mi jakieś dziwne rzeczy, słuchajcie, każe mi, słuchajcie, przynieść tonę lodów ekipy, a jak nie, to mi zgniecie na kwaśne jabłko, naprawdę. Słuchajcie, ona naprawdę nie żartuje, ponieważ ona jest tak niemiła i tak, słuchajcie, jakaś taka wredna, że dosłownie mnie na to jabłko zgniecie. W każdym razie, słuchajcie, idę do szkoły i naprawdę nie wiem, co mam zrobić, słuchajcie, zapytam się kolegów może, co mam takiego zrobić, bo naprawdę mam, słuchajcie, spore problemy. Słuchajcie, moi drodzy, idę do szkoły, ale słuchajcie, to będzie troszkę dziwne, jak powiem kolegom, że muszę zadać, słuchajcie, tonę lodów ekipy dla mamy. Ale dobra, słuchajcie, idę do szkoły, w ogóle, siema stary, co ty w ogóle tutaj robisz? Czemu ty masz tutaj gitarę? Śpiewam, a balleta lala. Co, co stary, ty śpiewasz? Dobra, stary, słuchaj, jest sprawa, naprawdę, zostaw tą gaśnicę, co jest? Idź ode mnie, kujonie, a kagnoju. Nie, stary, zostaw tą gaśnicę, ta naprawdę, zostaw tą gaśnicę, nie gaś mnie, ja nie jestem aż tak gorący. Nie no, słuchajcie, nie, żebym był tak gorący. Dawaj, tutaj schowaj tą gaśnicę, stary, słuchaj, potrzebuję skombinować tonę lodów ekipy, zostaw tą siekierę, ej. Potrzebuję tonę lodów ekipy, możesz mi, stary, w ogóle cokolwiek, czy coś? O? Tonę lodów ekipy, stary, ekipy, potrzebuję, bo mama mnie inaczej. Tak, tu si lepsze. No, stary, no dobrze, ale potrzebuję tonę tych lodów, bo inaczej moja mama mnie rozkwaści na kwaśne jabłko i to jest naprawdę prawda. W tym mieście nie ma lodów ekipy, tak chcesz śmieszek z ciebie, bo... Aha, okej, czyli w tym mieście nie ma lodów ekipy, to jak ja znajdę tonę lodów ekipy, naprawdę, moi drodzy, co jest w ogóle? Nie, naprawdę, pani nauczycielu, dzień dobry w ogóle, dzień dobry, witam pana, czy tutaj w tym mieście są gdzieś jakieś lody ekipy, bo naprawdę potrzebuję lodów ekipy i to tonę potrzebuję tych lodów, bo jeżeli nie, to będę miał naprawdę mega problem, proszę pana. No lody ekipy, jak to? Co? Lody ekipy, naprawdę. Ale jakby, kogo to interesuje? No, no nie, nie wiem kogo, ale moja mama powiedziała, że rozkwasi mnie na kwaśne jabłko, jeżeli tonę nie skombinuję, więc muszę coś zrobić, naprawdę. Nie rób sobie jaj, chłopcze, naprawdę. No, przepraszam pana, ale moja mama naprawdę tak powiedziała i to jest mega niebezpieczne, proszę pana. Że mnie rozkwasi dosłownie na kwaśne jabłko. Co ja mam zrobić teraz, proszę pana? Ale twoja mama o ciebie się martwi. No nie, ona właśnie taka nie jest, proszę pana. Ona jest mega niemiła, proszę pana. Ona jest słownie zła do szpiku kości, naprawdę, jakby pan ją zobaczył. Opowiadaj, bo inaczej coś ci zrobię. No dokładnie tak mówi moja mama. Ja nic u niej nie widzę złego. No ale pan jej nawet nie widział na oczy. Nie, naprawdę, co ja zrobię? Słuchajcie, moi, potrzebuję tonę lodów ekipy. Bo tak w filmach mówili, hehe. No co z tego? Stary, pójdzie ze mną po te lody ekipy, bo tam jest, słuchajcie, jakiś market. Może w tym markecie będzie w ogóle cokolwiek. Może to pójdziemy? Dobra, idę do sklepu po kaktusy. No dobra, ja pójdę po lody ekipy. Do widzenia, proszę pana, żegnamy z tej lekcji. Słuchajcie, dobra, idziemy szybko po te lody ekipy, bo inaczej to będzie naprawdę źle. Mam totalnie, słuchajcie, problem, jak nie znajdę tych lodów. Słuchajcie, tutaj jest sklep i musimy wykombinować, może tutaj przynajmniej będą te lody ekipy. Słuchajcie, w ogóle jest jeszcze tej pani kasjerka, więc dobra, pójdziemy w takim razie tutaj. Więc zobaczymy, czy w ogóle są te lody. Dzień dobry, proszę pani, dzień dobry. Czy w ogóle ma pani może jeszcze lody ekipy? Dobry! No właśnie, czy są jeszcze lody ekipy, proszę pani, czy cokolwiek? Nie ma lodów. No ale na pewno nie ma, proszę pani, nie ma. Ale co tam jest? Ej, tam są lody ekipy, proszę pani. Tu są lody ekipy, niech pani zobaczy, co to w ogóle jest. Nie ma! Ta,
tam? Proszę pani, a co w tamtej lodówce jest niby, naprawdę? Co tam niby jest, proszę pani? Pani zostawi tutaj te rzeczy. Co tam jest, proszę pani? Musi pani mieć. Kaktusy. No, to są kaktusy? Nie, to są lody ekipy. Pani jakieś se żarty robi, naprawdę. Czy to są, zobaczcie, to są chyba, to są lody ekipy. Zobaczcie, ej, co jest? Czemu one się ruszają? Co? Co jest? Ej, zaraz, czemu te lody żyją? Proszę pani, pani, czemu te lody ekipy się ruszają, mają takie twarze generalnie? No proszę pani, co jest nie tak z tymi lodami? Ja chcę je kupić, ale one się ruszają, w ogóle mają głowę i wszystko. Nie wiem. No, jak to pani nie wie? Dobra, ja w każdym razie, dobra, ja chyba je kupię w ogóle. Nie wiem, czy to jest tona, ale przynajmniej cokolwiek to jest. Dobra, więc chodźcie tutaj, chodźcie wy, chodźcie za mną, chodźcie tutaj do kasy, na taśmociąg tutaj, na taśmociąg, tu jeden, drugi i trzeci i po kolei do kasy, po kolei tutaj, trzeci, do, przez czytnik, dobra, przez czytnik. Dobra, więc proszę pani, ile za te lody pani chce? 150 zł. 150, co 150 zł pani chce? Nie, no dobra, trochę dużo, ale dobra. Pani ma tutaj, dobra, daję pani w takim razie. Proszę tutaj, proszę, zapłaciłem pani, proszę bardzo, paragonu nie potrzebuję, więc dziękuję. Albo nie, paragon wezmę, niech pani mi tutaj da paragon, dobra. Chodźcie, chodźcie za mną w ogóle, chodźcie tutaj za mną, tutaj, więc chodźcie, generalnie zapraszam was. Dziękuję, że mnie wyzwoliłeś, spełnię ci trzy... Co? Jakie trzy? Co jest w ogóle? Ej, wyzwoliłem, czy jej kupiłem? Życzenia. Co? One spełniają trzy życzenia? Trzy życzenia, słuchajcie, spełnią. Co jest? Czy wy spełnicie mi trzy życzenia? W sumie was jest trójka, dobra, spełnijcie mi trzy życzenia, dobra. Pierwsze życzenie. Zobaczcie, co w ogóle jakieś takie lody ekipy Jean. Ja chcę, no nie ty, ty nie kupiłeś, stary. Dobra, więc pierwsze życzenie, chcę mieć odjazdową chatę, która będzie super odjazdowa. Ty nie możesz, tylko pan płaca. Dobra, dokładnie, ty nie możesz generalnie. Do widzenia stąd. Okej, pstryk, już jest. Gdzie jest mój nowy dom? Ej, zaraz, gdzie jest mój dom? Zaprowadźcie mnie tam. Ej, jak to, słuchajcie, co? Mam już, słuchajcie, ten dom nowy. Za nami. Dobra, słuchajcie, mam gdzieś super chatę. Ej, co jest naprawdę, że co niby? Ej, czy to jest moja nowa chata? Zobaczcie, jaki to jest odjazd, to jest tutaj, ej. To jest twoje. Co? Bo muszę tutaj wyjść, zobaczcie, to jest moja chata nowa. Zobaczcie, jakiś bunkier podziemny. Co to jest, jakaś plantacja, słuchajcie. Jakieś rośliny to jest, zobaczcie, co jakieś w ogóle guziki. Zobaczcie, odsłoniło się, jakiś, jaki to jest mega. Zobaczcie, tu jest winda. Wow, jaka to jest chata, słuchajcie, tu jest wszystko. Salon, słuchajcie, wielki. Tu jest w ogóle jeden pokój, zobaczcie. Tu jest drugi pokój, jakiś, słuchajcie, wszystko tu jest. Wow, jaka to jest wielka chata. A tutaj niżej, zobaczcie, tu jest prawdziwe studio nagrań, zobaczcie. Tu jest prawdziwe studio hakerskie, zobaczcie. Odpalam kompa i tu jest, słuchajcie, wszystko. Możemy miejsce w lodówce? No, no pewnie, że miejsce w lodówce, śmiało. Chodźcie do lodówki, zobaczcie, to jest jakiś magazyn wielki, kolejna plantacja, a co to jest? To jest, słuchajcie, jakiś rurociąg, co tu robi rurociąg w ogóle, ale jakie to jest wielkie. To jest wszystko moje, nie mogę w to uwierzyć. Słuchajcie, wielka chata, dobra, słuchajcie. Stały mi jeszcze dwa życzenia chyba, ile mi życzeń zostało? Tak, dwa? Kolejne życzenie. Okej, czy mam już jedno życzenie? Jakie, słuchajcie, drugie życzenie? Napiszcie w komentarzu, słuchajcie, jakie wy byście życzenie sobie na przykład dali. Jakie może kolejne życzenie, naprawdę, kolejne życzenie. Nie, moi drodzy, chcę, aby mój kolega tutaj zamienił się w szczura, który potrafi gotować. Okej, pstyk. Nie. O, jest, zobaczcie, on jest szczurem. Nazywa się Ratatuj, tak? Wybraliśmy i tyle. Szczurek, no faktycznie to jest szczur. Dobra, koniec mojej lody ekipy, ja chcę życzenie. Dobra, nie, nie, stary, do kuchni. Teraz co ty gotujesz, stary, chodź, masz gotować. Szczurek, znaczy Ratatuj, masz gotować tutaj. To masz lodówkę, generalnie wyjmuj stąd rzeczy i gotuj. Dobra, i słuchajcie, myślę trzecim życzeniem, ponieważ, moi drodzy, chciałem jedną rzecz zrobić, ale tak sobie myślę, moi drodzy, że coś bym zrobił z tą moją mamą. Więc słuchajcie, chciałbym jako ostatnie życzenie, aby, słuchajcie, moja mama była mega miła i normalnie weszła zaraz przez te drzwi do domu i zaproponowała na przykład, że pójdzie ze mną, no nie wiem, na przykład, albo czy na przykład, nie wiem, powie coś miłego mi, na przykład zaproponuje, że pójdziemy na przykład, nie wiem, pójdziemy na spacer, coś takiego. Zobaczcie, moja mama jest już, mamo, mamo, czy zobaczymy, czy to zadziałało w ogóle, ma jakąś taką miszą twarz troszeczkę. Mamo, halo? Synku! No, mamo, czy to ty jesteś w ogóle? Zaraz, zaraz, czy to ty? Mój kochany! Co? Co? Mamo, to ty, to niemożliwe. Nie, ja w to nie wierzę, słuchajcie, ja w to nie wierzę. Nie, to nie może być moja mama, nie, 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 to niemożliwe. Naprawdę, zobaczcie, to jest... Chcesz pójść na lody? No, co? Naprawdę, zobaczcie, to działa. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, działają te życzenia. W każdym razie, dobra, lody ekipy, możecie iść teraz do lodówki, możecie się udać na spoczynek. Później ewentualnie jakieś inne życzenia będę chciał, ale na razie, słuchajcie, mam wszystko, wielką willę, słuchajcie, kolegę szczura. Ej, szczur, ty, do kuchni, szczur. Tutaj generalnie pulpety potrzebuję. Pulpety, tutaj pulpety generalnie, usmaż mi. O, tutaj, zobacz, masz tutaj kuchenkę, więc mi usmaż pulpety. W każdym razie, moi drodzy, udało nam się zrobić wszystko, co chcieliśmy. Więc pamiętajcie, by zostawić łapę w górę, suba, dzwonki mi wbić też na kanał Ogranie, więc elo, elo, cześć, do zobaczenia. I nareszcie, moi drodzy, się udało. Moja mama jest moją mamą i no, lody ekipy generalnie, no, zadziałały. Dobra, elo, papa, cześć.